Tak, wydaje mi się, że no, z 4 punktów jak najbardziej mogę być zadowolony, ale tak jeszcze bardziej jestem zadowolony z pierwszego młodzieżowego biegu, no bo tam na wejściu w pierwszy łuk tam troszkę się zamotałem, ale na trasie fajnie pojechałem i wyprzedziłem Krystiana Pieszka, który no, w tym roku początek miał słaby, ale teraz jeździ bardzo dobrze. No i ten mój czwarty bieg ostatni, gdzie przywiozłem za sobą Protasiewicza. To są biegi, które się pamięta i do których będę na pewno chętnie wracał. Może na to, że nie wygląda to źle, ale faktycznie gdzieś tam w ostatecznym rozrachunku dobrze by było no, zobaczyć większą ilość punktów w programie po samych zawodach, niżeli to jest aktualnie, ale uważam, że jestem w dobrej dyspozycji, tylko brakuje troszeczkę szczęścia, bo i zanotowałem upadek i w Toruniu, i dzisiaj, z których zostałem wykluczony, a te wyścigi pozbawiły mnie szansy na jakieś punkty i na wyścigi nominowane, bo w zasadzie te punkty, które zdobyłem, można liczyć 3 wyścigi, a nie 4, więc w 3 wyścigach 6 punktów plus 1 bonus, no to wygląda nie najgorzej, ale patrząc na same liczby, no to tak 6 przy innych nazwiskach, no to tak średnio wygląda, ale dla mnie liczy się to, że dzisiaj zwyciężyliśmy i dzięki temu umacniamy się po prostu na tej pozycji lidera i jesteśmy postrachem dla innej drużyny. Przed nami kolejne zawody, na których musimy się koncentrować. Każde zawody są nowe i tutaj jeżeli gdzieś już będą te playoffy, te jakieś małe błędy mogą spowodować to, że gdzieś tam zostaniemy wyeliminowani, a na to nie możemy pozwolić. Musimy tutaj potwierdzać naszą mocną dyspozycję i jesteśmy, myślę, że świadomi tego, jak jesteśmy silni, ale też trzymamy pełną koncentrację przed kolejnymi spotkaniami. Ja mam taką nadzieję, jeśli Smykta będzie dobrze w playoffach jeździł, to jak najbardziej. Ja nigdy nie lubiłem kalkulować, zawsze uważałem, że jeżeli chcę myśleć o tym, żeby zwyciężyć całe rozgrywki i zdobyć złoty medal, no to nie możemy patrzeć na kogo chcemy trafić, tylko trzeba jechać po prostu bez względu na to, z kim szybko i po prostu do przodu i zdobywać punkty najlepsze, jakie tylko się da. Ja, tak jak mówię, gdzieś tam do Zielonej Góry zawsze mam sentyment. Ja w tym mieście mieszkam, więc zawsze trochę inaczej mi się rywalizuje niż z innymi zespołami. Zawsze staram się wmawiać sobie, że to jest jeden zespół z wielu, z którymi jadę, ale no trudno gdzieś tam to na to tak patrzeć. Jak kto nie przechodzi koło mnie z Zielonej Góry, po prostu podaje mi rękę i pyta jak tam, więc ten sentyment zawsze pozostanie, ale jakoś teraz sobie to tłumaczę po prostu inaczej. Ja aktualnie jestem bykiem, dokładnie tak, jeżdżę w Unii Leszno, staram się być profesjonalistą, wykonywać najlepiej swoją pracę, jak potrafię dla mojego obecnego zespołu, a Zielonej Górze zawsze życzę jak najlepiej, bo również chciałbym, żeby zaszli jak najdalej. Akurat dzisiejszy wynik spowodował to, że wylecieli z playoffów i no szkoda, no bo już sezon w zasadzie dla nich kończy, ale no tak jak mówię, ja teraz patrzę na to, gdzie jesteśmy my, a nie Zielona Góra. Liga jest nasza, liga do nas należy, nie damy nikomu, nie damy, bo to się nam należy.